Chodźcie, chodźcie. Nowoczesny król. No i wchodzimy sobie na basztę. Cześć moi drodzy, jesteśmy dzisiaj w nadleśnictwie w miejscowości Zagnańsk. Przyjechaliśmy odwiedzić naszego roślinnego brata, najstarsze drzewo w Polsce, dąb Bartek. Właśnie idziemy ścieżką zdrowia. Za chwilę będziecie mogli podziwiać razem z nami to piękne drzewo, ten piękny dąb. No i waszym oczom ukaże się właśnie teraz legenda wśród polskich drzew, dąb Bartek. Jego konary muszą być już podparte, ponieważ konstrukcja jego własna by tego już nie wytrzymała. Po prostu by się zawalił. Tak jak człowiek potrzebuje na starość jakiejś kuli, laski, takie drzewo ma swoje słabe momenty. Tutaj absolutnie nie wolno wchodzić, jest zakaz wstępu i słusznie. Czyli nie możecie przekraczać tego ogrodzenia, tego płotku. Obejdziemy sobie jeszcze dookoła Bartka. Pozdrawiam teraz wszystkich Bartków, których znam. A jest ich co najmniej kilku. Jeśli to oglądają, to serdeczne pozdrowienia. A tutaj właśnie za mną widzicie pomnik Polskiego Związku Łowieckiego. Tymczasem zawijamy manatki i lecimy do Kielc. Do zobaczenia później. Hej, hej, witamy znowu z powiatu kieleckiego. Zwiedzać będziemy teraz ruiny zamku w Chęcinach, około 17 km od naszego hotelu Binkowski. No i czeka nas teraz krótka wędrówka na wzgórze. Łokietek Władysław, znany król.
Lecimy sobie trasą Królów Polski. A tutaj Kazimierz Wielki. Na banknocie 50-złotowym. Tu mamy Władysława Jagiełło. No, nie możemy ominąć Stefana Czarnieckiego. Stefan Czarniecki, hetman polny koronny. Powiewa polska biało-czerwona flaga. Tutaj macie cennik i godziny otwarcia zamku. No i wspinamy się po schodkach dziarskim krokiem. Po lewo jeszcze jedna armata. O, a tu piękna panorama. A za mną Zamek Królewski, powstały na przełomie XIII i XIV wieku naszej ery. W ramach ciekawostek dodam, że cena poniedziałkowego biletu na zwiedzanie tego cuda za moimi plecami to jedynie złotówka od osoby. Także warto przyjechać tutaj w poniedziałek. Chodźcie, chodźcie. Znowu schodki. No ale czegóż innego się spodziewać w takim miejscu. Dobrze, że można aktywnie spędzić czas. Spalić trochę te kalorie z restauracji. Mamy godzinę 17. Dziękujemy za symboliczną opłatę, dosłownie 2 zł. Mamy przyjemność tutaj wejść. O, hotel czarownicy. Za mną rycerskie herby. Tutaj kolejne rycerskie herby. A tu możecie wcielić się w rolę króla i królowej. Możesz i do królowej pójść. No to kurczę, tylko królowej jeszcze mi brakuje, ale królowa teraz za operatora robi. Nowoczesny król. Dzisiaj już nie ma kary śmierci, no na niektórych by się pewnie przydała. Przed chwilą byliśmy tam na dole, jeszcze kilka minut temu. Tu takie malutkie armatki po lewej. A tutaj nastrojowa muzyczka, tak żebyśmy wczuli się w klimat średniowiecza. Średniowieczne koło fortuny. Księżnik, no, coś zgadzało. Pomiędzy rycerzem a czarnoksiężnikiem. Nie wiem, czy żona się zgadza, czy nie, ale... A ty kim, kim jesteś? O, księżniczka, księżniczka, krzyżak. Krzyżak. Ale blisko księżniczki, no i chyba też zgodne z prawdą. Tutaj średniowieczna strzelnica, można by postrzelać z jakiejś kuszy. Wrzucasz do tyłu, na szczęście. Wow, nie ma. O, to hojnie. Dawaj. Dobra, pomyślałeś życzenie? Co pomyślała? Żeby się spełniło? Tak. Dobra, poszło. Trochę historii dla zainteresowanych.
całe życie pod górę. No i dobrze. Byłoby nudno, jakby tylko z górki było. Popatrzcie, jakie widoki za mną. No i wchodzimy sobie na basztę. Ciasno tu. Trzeba się schylić. Patrzę, czy głową w coś nie uderzę, ale chyba nie. Mamy takie niewielkie okienka. Wpada przez nie trochę światła. Schody metalowe tutaj. Trochę wam to na filmie przyspieszę, albo zrobię jakieś cięcie. Chociaż jesteśmy już chyba na szczycie. Oj, nie chciałbym mieszkać w czymś takim. Na szczęście służyło to celom obronnym, a nie mieszkalnym stricte. Celom obserwacyjnym tak naprawdę. Specjalnie dla was ujęcie z samego szczytu. Wycieczka szkolna. Pilnuje naszej flagi. Co to jest czarownicy? Może nie. O, jak to ciemno. Kręćka można dostać. No. Tu na górze uważaj, bo jest bardzo niewidoczny ostatni schodek. Ostatniego schodka nie widać. Na filmie przy montażu postaram się to rozjaśnić, bo zapewne już w tym momencie niewiele widzicie. Ja mam na sobie jeszcze plecaczek, który waży z 8 kilo. Ło, jesteśmy. Kierunki świata. Może więcej. Co rus? I jesteśmy w skarbcu. Kupę forsy tutaj ludzie zostawili. Jakby komuś przyszło do głowy coś głupiego, to tutaj jest monitoring. Jesteśmy już po zwiedzaniu, także lecimy dalej na kolejne atrakcje województwa świętokrzyskiego. Jutro zwiedzamy sobie rezerwat przyrody Kadzielnia, a pojutrze wejście na Łysicę. 613 metrów nad poziomem morza. No, nie są to żadne góry, raczej takie wzgórza, pagórki. Aczkolwiek dla początkującego fajna, myślę, przygoda. Himalaistą żadnym ja nie jestem. Raczej morze, Mazury. Góry to tak bardziej za namową żony. Tutaj obok mamy też kompleks basenów tropikalnych. Jest zjeżdżalnia, inne atrakcje wodne. Tak więc jest co robić. Jutro jeszcze pobujamy się troszeczkę po Starym Mieście, rynku w Kielcach. Odwiedzimy kilka poleconych restauracji. Akurat tak się składa, że jedna z moich klientek mieszkała w Kielcach całe swoje dzieciństwo i tuż przed wyjazdem
jak dowiedziała się, że tutaj jadę na urlop, poleciła mi 3 lokale, porzeczka, 7 pokus i trzeciej nie pamiętam, ale to dowiecie się z filmu. Było jakieś ostrzeżenie na stronie hotelu, że może być głośno akurat jak są imprezy okolicznościowe. Patrzymy, zostawili stopery na stoliku do uszu. Zobaczymy, czy będą potrzebne. Mam nadzieję, że nie. Wracając jeszcze z Chęcin, zahaczyliśmy po drodze o Lidla. Nie mogło się obyć bez boróweczek i właśnie espresso mogę polecić. Bardzo mi smakuje, mimo że to takie paczkowane, nie na świeżo parzone, ale akurat smak kawy mi taki odpowiada. Zobaczymy, czy daje trochę jeszcze kopa na wieczór, żeby nie usnąć. Obiekt jest naprawdę duży. Tutaj za moimi plecami jeszcze jakiś żuraw. Tak więc nie wiem, czy tam nie jest w budowie jakieś dodatkowe piętro. My jesteśmy na trzecim. Tych pokoi jest co najmniej kilkaset, tak więc na pewno nie jest to miejsce butikowe. Oprócz hotelu mają jeszcze dworek, taki troszeczkę otoczony drzewami. Klimat leśny, jak ktoś lubi takie kempingi, domki letniskowe, jak na Mazurach, to też znajdzie coś dla siebie. Jeszcze może kilka słów o pogodzie. Wstrzeliliśmy się w taki weekend, gdzie podobno ma być nul, zero deszczu. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale na takie wędrówki chyba lepiej, bo nie będzie ślisko, nawet jeśli będziemy wchodzić na jakieś wzgórza, to będzie bezpieczniej. No i co? Niebo czyste, słonko świeci, bezwiecznie. Chyba wymarzona.